Czy ja mam grać? Nie, grać! Jak sopel. O, już palcami nie ruszam. Nie no, to są kpiny to. Nie no, kochana, jasne, moja kochana, to jest świństwo, żeby artystów wpuszczać do lodówki. To jest parodia, nie teatr. Ręce mi zgrabiały, nie mogę tego przykręcić. Kochana, to jest parodia, nie teatr. No, przecież mówię. Uwaga. No. O, teraz nawet światło wyłączyli. Nie no, to jest parodia, nie teatr. Panie Turecki, światło zgasło. Przecież widzę, nie? Lera. Co tu leży? Piecyk. Chciałam włączyć, myślałam, że będzie raźniej. Raźniej to się robi w dyrekcji. Bo jak tu się włączy piecyk, to... Tam się włącza par excellence wentylator automatycznie. Gdzie te kurki? No gdzie tu leży z tymi łapami? Gdzie? No rzeczywiście. Kurka szuka. Przepraszam najmocniej. I Turecki! Tu jesteś, panie dyrektorze. W damskiej garderobie. Światło naprawia. Panie Turecki, u mnie wentylator huczy na cały regulator. Herbata mi w szklance zamarzła. Cholera, jasne. Kopnęło mnie. Oczywiście piecyk. Kto włączył piecyk? Ja się chciałam tylko zapytać. Ja pytam się, kto włączył piecyk? A jeśli na przykład ja włączyłam, to niech mi pan da wymówienie, proszę bardzo. Ja i tak mam L4 z zaleceniem leżenia w łóżku i z łaski tu przychodzę, żeby się ten cały teatr nie zawalił w końcu. Ja też mam prywatne życie i proszę pana, ja nie myślę go przechorować. I proszę bardzo mi dać wymówienie, bardzo proszę. Niestety, panie dyrektorze, to jest parodia, a nie teatr. No, oczywiście, oczywiście, czy ja coś mówiłem. Panie Turecki, co z tą komisją? No właśnie, jak się tu włącza piecyk, to u pana się włącza wentylator par excellence. Taki układ jest, no. A komisja klimatyzacyjna w drodze. O, właśnie. Rany boskie, ja nosa nie czuję. Dobrze pana widzę, panie dyrektorze. Rany boskie, ja proponuję, niech pan coś robi, proszę pana, jakiś piecyk włączyć, czy ognisko zapalić, co? Ja właśnie wydałem zarządzenie. Nie, panie Turecki, niech pan przeczyta, proszę. Uwaga! Teatrzyk Zielona Gęś po remoncie i otworzeniu specjalnej sali do kichania ma zaszczyt przedstawić dla dzieci... Dla dzieci? Nie no, coś podobnego. Niech pan przestanie tupać, bo mnie to denerwuje. Ale mnie jest strasznie zimno. Co za naród, jak Boga kocham. Panie dyrektorze, czyta? Czytać! Proszę o chwilę skupienia. Czytać, oczywiście, czytać. Ma zaszczyt przedstawić dla dzieci na gwiazdkę śpiewogrę w trzech śpiewoobrazach pod nagłówkiem Rower Giga. Nie no, nawet mowy nie ma. Ja osobiście mam chrypę. To jest, panie dyrektorze, parodia, nie teatr. Czytać? Czytać. Oczywiście. Niech pan przestanie kichać, bo mnie to denerwuje.
Uwaga! Dyrekcja teatru uprasza osoby zakatarzone, wszelkiego rodzaju ciocie, prawdziwe i tak zwane przyszywane, babcie, niby babcie, do pewnego stopnia babcie, babcie, wujaszków, którzy gubią łyżki od kamaszków oraz wujaszków, którzy zbierają okruszki dla ptaszków. Rany boskie! Co się stało? Rymuje się. No wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, najukochańsi, żeby oni, jeśli już muszą kichać, żeby kichali... Do kamaszków. Do kamaszków. Nie. Żeby kichali w specjalnie na ten cel przeznaczonej sali, a nie kichali na widowni podczas przedstawienia. Nie, no to jest jakaś głupota. Niech pan przestanie zabijać rękami, bo mnie to denerwuje. A mnie grzeje. No co dalej, no? Ponieważ ciche kichanie jest niezdrowe i zakazane przez doktora Rybojada, a głośne kichanie na widowni ultrafonicznie przeszkadza w pracy aktorom i ci też zaczynają kichać i z rozpaczy sufler bije się w głowę kuflem, kropka albo wykrzyknie. Pokaż pan to zarządzenie. Proszę bardzo. Faktycznie podpisano dyrekcję. Tak. Panowie, proszę przygotować się do przedstawienia. Jest chłodno, chłodnawo nawet, już nie ma upału, ale widownia dopisała i musimy się wziąć w ten. W tego. Przepraszam, w garść. Proszę ustawić się czwórkami. Tego. Występ. Chwileczkę. A co do aktorów, to występują następujący aktorzy dzisiaj. Profesor Bączyński, wynalazca roweru giganta. Piekielny Piotruś. Właśnie nieobecny, choruje. Choruje na miejscu. Trzymam go pod kluczem. Panie Piotrze? Jestem. A co gramy? Rower giga. A są portrety? Co? No w porządku. Ciocia Hermenegilda. To co zaraz? Ciocia, wystarczy Hermenegilda. To jest... parodia. Alojzy Grzeg Żółka jako młody stolarz. Niech pan programuje dalej. Proszę bardzo. Oraz szlagier nad szlagiery, gwiazdy na ziemi i niebie, fajerki 24, ktoś to przeszedł samego siebie, czyli sam osobiście, we własnej osobie, ulubieniec publiczności Fafik. Fafik? Fafik. Jakim cudem Fafik? Ciężkie zapalenie płuc z odchyleniami w lewo i w prawo. On nie wystąpi. Skreślić? Tak, skreślić z listy płac. Nie, no to jest grube świństwo! Ja nie gram w tak podłym tarcie! Kochana, to jest parodia! Ale zaraz. Przywrócić? Tak, oczywiście. No. Czy ja coś mówiłem? No. Czy ja w ogóle mam tu coś do powiedzenia? Ja mam tego wszystkiego, o, dotąd. A tu? Proszę. 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 Proszę, 38 i 6. Proszę, czy ja się tym chwalę? Nie chwalę się. Nawiasem byłbym okropnie szczęśliwy, gdyby ktoś mnie zabił. Proszę, niech pan czyta dalej. Proszę. Personel techniczny. Aś Rubek, mechanika sceny. Aś Rubek ma L4 z leżeniem. Panie Turecki, pan obejmuje całość. Dyrekcją. Nie, z kurtyną proszę nie utrudniać. Mi jest strasznie zimno. Proszę za mną, idziemy. Nie. Czego? A, pan prowadzi przedstawienie jak zwykle zresztą? No, ale panie dyrektorze, dla dzieci ja nigdy... Nie szkodzi, kiedyś trzeba zacząć. Ale w palcie. Dobrze, ostatecznie może być w palcie. No. Potąd mam tego wszystkiego. Zejdź pan w kulisę. No. Nigdy w życiu. Ja tu kieruję całością. Słyszał pan, co dyrekcja powiedziała? Dyrekcja dyrekcją, dyrekcja jest chora i nie wie, co mówi, no. Muzyka. Muzyka. Proszę. Tak. Szanowni
widzowie, kochane dzieci, dzisiaj zaczniemy punktualnie ze względu na gwiazdkę, która wzejdzie za pół minuty. Uwaga. Raz, dwa, teraz trzy. Ja. J. Turecki. Podnoszę kurtynę. Uwaga. I już podniosłem. To tam kicha. Ja, przepraszam, no bo co? Bo dyrekcja wydała zarządzenie, żeby nie kichać. Jasne? Tak. Przepraszam. Panie Turecki, zejdź pan w kulisy i sprowadź nam pan tutaj artystki, prawda? Jakie artystki? Te, co zostały, duet żeński czy coś w tym duchu, no. Szanowni widzowie. Przepraszam, czy ja mam grać może? Grać. Ale wie pan, nie mogę, palce mi bardzo zgrabiały. Graj pan coś łatwego, na przykład bubliczki, no. Tak. Szanowni widzowie, dziś pokażemy państwu duet żeński ze względu na zimno, jakie utrzymuje się, prawda, w naszym teatrze. Tak. Dyrekcja już bada sprawę i powiedziała odpowiednie zarządzenia. Komisja jest w drodze. Rozstrzygnie ono ostatecznie, kto jest winien, że zastosowano, prawda, tego rodzaju oszczędności. Wszystko to odbiło się echem na artystach, którzy nagminnie chorują, nie przychodzą do pracy, przez to nie możemy rozwinąć skrzydeł i nie możemy wystawić takiego wodewilu, jaki by się chciało wystawić. Przestań pan grać! No myśli nie mogę zebrać. Proszę. Podobno latem ma być cieplej. Duet żeński, czy coś w tym duchu jest taki? No pytam się, bo potrzebny na scenę, może być w palcie. Po pierwsze trochę grzeczniej, panie Turecki, a po drugie tu jest tylko jedna śpiewaczka, a nie jakiś duet beznadziejny. A przepraszam, kochana, ja też śpiewam, tylko dzisiaj teoretycznie było chrypę. Przepraszam bardzo, to już nie jest moja wróżka, miałem przyprowadzić duet. Nie, to idę po dyrekcję. Właśnie, niech dyrekcja wystąpi jak taka mądra. Dyrekcja jest par excellence od zarządzania i nie będzie się wygłupiać na scenie. Bardzo przepraszam, a co pan ma na myśli? Kochana, nie poniżaj się do dyskusji z woźnym Tureckim. Po pierwsze, z panem Tureckim, a po drugie, jak ja bym był dyrekcją, to bym was par excellence tak przekręcił, żebyście mnie z ręki jadli. A nie, to poszła won. Proszę opuścić to pomieszczenie, bo zawołam milicję! Kochana, nie wiem jak ty, ale ja mam nerwy w strzępach. Nie wiem jak ty, ale ja idę do domu. Ja, kochana, tu nie zostanę ani minuty dłużej. Ani minuty. Niech pan Turecki wystąpi. Chwileczkę, czy ja coś powiedziałem? Chwilę, zaraz krzyki. Trzeba mieć trochę wzgląd na dobro społeczne i iść do pracy, no. To jest moje ostatnie słowo. Ty, kochana, ja mam chrypę i nerwy w strzępach. Żartujesz? Ja mam wyjść jako pierwsza na wyciszenie sali, tak? Przecież ja ten teatr trzymam. Po moim numerze wyjdzie pół sali. Ja mogę wyjść na finał. Mnie nie zależy, ja też mogę wyjść na finał. Śpiewam bubliczki jako retro i mogę być świetna. Jakie bubliczki? A no takie te. Kochana! Zapomnij, żeś to kiedykolwiek śpiewała. A dlaczego? Kiedy ja nic innego nie umiem. Mogę ci odstąpić Filona na retro. No, mnie nie zależy, ale ja w tym wypadnę gorzej. Przecież tu nie chodzi o to, czy gorzej, czy lepiej. Tu chodzi o dobro społeczne. No tak, ale ja się w tym nie wyrobię. Matki nie ma kto zagrać, Filon chory. To jest parodia, nie teatr. Wiesz co? Ty mnie nie denerwuj. Wiesz, jak ja jestem urządzona? Prosiłam o chórek. Oczywiście odmówili. Prosiłam o balet.
bo chciałam mieć antre, rozumiesz? Mam numer. Oczywiście nie ma pieniędzy. Wymyśliłam sobie, że wyjdę cała tylko w samych piórach. No to oczywiście kaloryfery nawaliły. Nie, kochana, to jest parodia, nie teatr. Mnie nie zależy, ja mogę grać w palcie. O, to już widzimy nasze dziewczęta, które za chwilę zatańczą i zaśpiewają coś wesołego, tak? Panie Turecki, co jest? Duetu nie ma. Ja nie wiem, czy ja mam grać, czy mam nie grać. Zaraz, chwileczkę, jak to nie ma? No jako takiego nie ma, pójdą pojedynczo. Panie Turecki, to jest katastrofa. Ja też tak uważam, par excellence. O, idzie. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór państwu. A teraz nastąpi Filon. Tak. Czy ja mam grać? Ale graj pan Filona, panie Turecki. Leć pan po dyrekcji, zastąpi Filona, tak. Dyrekcja na scenie, świat się kończy. Proszę. Już miesiące, że uśpiły i ktoś tam klaszcze za borem. Pewnie mnie czeka mój Filon, pod ulubionym jaworem. Te słowa rzekła smętna pasterka, wiosnę poczuwszy i ruję. Bierze i patrzy w srebro lusterka, liczko rumiane pudruje. Drogi, co? To jest moje. Ojej. Boże, no co jest? Tak powiedzieli, panie dyrektorze, ja się sam dziwię. Rany boskie. Jak to idzie? Już miesiąc. Już wiem, już miesiąc. Zeszedł, psy się uśpiły. To. Panie dyrektorze, i jeszcze taka jest sprawa. Matka Laury też na chorobie. Matka. Już wiem. Matka tam była na drzewie. Matka tam była na drzewa szczycie. Tak. No już wiem. Już wiem, kto zagra matkę. Chodźmy. Otóż jawor zielony, miesiąc przez listki przepuszcza, a wtem się tkliwe ozwały strony, to Filon wychodzi z kuszcza. Strząchnął z pluderków zeschłe paprocie, na Laurę spojrzał kochaną, a Laura na to: Filonie, docie, miłość żywię obu. Ja też, rzekł Filon, i onych spoiło miłośne przęsło. Szumiał jawor zielony, nagle się drzewo zatrzęsło. Matka to była na drzewa szczycie, córkę inwigilowała. Przepraszam, ja bardzo przepraszam, że przerwie, ale ja jestem widzem. No ja nie rozumiem tej sztuki, a siedzę tu już od dłuższego czasu. Gdyby ktoś był uprzejmy i mi wytłumaczył, byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. No proszę bardzo, proszę pana, to jest teatr, do pewnego rodzaju świątynia sztuki, prawda? To wiem. No. I my tu pracujemy jak wszyscy obywatele, w bardzo ciężkich warunkach, żeby tę naszą placówkę kultury... To także wiem. No to o co chodzi, Krakowiaku? Ja tej sztuki nie rozumiem. Nie. Wszystko już na mnie się wali, żeby mnie ktoś zabił. Potąd już mam tego... Spokojnie, chwileczkę, panie dyrektorze, ja mu wytłumaczę. Panie Krakowia, to jest Filon, a to jest Laura. A ja odgrywam matkę, bo właściwa jest na chorobie. No. Filon też zresztą jest taki lewy, znaczy się taki zastępczy. No, wszyscy chorują, a panu nie zimno? Trochę rzeczywiście zimno tu u państwa. Ja też jestem w palcie, za co gorąco przepraszam. Zrozumiał pan treść? Tak, zrozumiałem. Jestem niezmiernie wdzięczny. Dziękuję bardzo. I czy mam grać? Tak.
Matka to była na trzema szczycie, córkę inwigilowała i w takiej chwili z krzykiem: o dziecię, o dziecię, o dziecię, rzuca się między dwa ciała. O ty nieszczęsna, o ty nieszczęsna, mówiłaś włącz czas, idę do kina grzecznie. Tu z patałachem. Przepraszam, panie dyrektorze. Szukasz miesiąca. Szukasz miesiąca i grzesznie i niebezpiecznie. Co mówiąc, córkę bierze do ręki, kajkiem do domu idą. A tkliwy filon smętnej piosenki musiał dokończyć do rydą. To koniec jest? Tak. Już dotąd, dotąd. Ale zaraz, 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 to jeszcze nie koniec, teraz dopiero się zacznie. O, to co państwo widzą, to jest nasza gwiazda i nie ma dyskusji. Proszę państwa, chciałabym gorąco przedstawić państwu mój najnowszy przebój z mojego ostatniego long playu w stylu retro, napisany specjalnie dla mnie przez znanego kompozytora, znanego jazzmana i instrumentalisty. Chciałam dodać, że dyrekcja nie zapewniła mi chórku, który by się też nadawał, ani również też baletu. I nie będę już tu wspominać o innych drobnych złośliwościach. Jestem w związku z tym zmuszona wykonać przebój sama, ale bardzo proszę państwa o nucenie ze mną refrenu. Dobrze? Życzę państwu przyjemnej zabawy. Więc czy ja mam grać, czy nie grać? Nigdy w życiu, ja mam orkiestrę, tyle razy mówiłam. Proszę, ja mogę sobie wyjść. Zapadła noc głucha, w latarnie wiatr dmucha. Kto pieśni mej słucha, szart chyba sam. Miasta pózna mnie, idę gdzie los gna mnie. Nie patrzy nikt na mnie, ni na mój kram. Ach, kupcie bubliczki, gorące bubliczki, dacie rubliczki, nakarmię was. Te prośbę mam jedną, nim gwiazdy w krąg zwedną, pomóżcie mnie biedną, choć jeden raz. Kto papa mój, mama, ja nie wiem dziś sama. Dziewczyna nie dama, mam od was mniej. Lecz żal mi jest krótki, wypijmy trzy wódki i idą precz smutki przy pieśni tej. Ach, kupcie bubliczki, gorące bubliczki, gdy dacie rubliczki, nakarmię was. Tę prośbę mam jedną, nim gwiazdy w krąg zwedną, pomóżcie mnie biedną, choć jeden raz. Tej złej dobie zarobię coś sobie, to wielki bal zrobię, a ze mną wy noc całą bez zmiany, od ściany do ściany, harmonia i kamy wciąż będą szły. A kupcie bubliczki, gorące bubliczki, dajcie rubliczki na karmie was. Te prośbę mam jedną, nim gwiazdy w krąg zwedną, pomóżcie mnie jedną, choć jeden raz. Kupi się gorąc bubliczki, da wasze rury, karmię was. Te prośbę mam jedną, się mam spokoj, jedną, pomóżcie mnie jedną, choć jeden raz. Co pan?
cały numer. Panie Turecki, jak idzie? Nie. Co, niedobrze? Dobrze, co ma być niedobrze? Jak dobrze, to dobrze. A teraz wystąpi aktor. W roli Franciszka w słynnej sztuce Anieli Męskiej pod tytułem Węgiel i gitara. Tak, na scenie widzimy scenę z portretami. Aktorowi jest zimno wskutek nieoperatywnego działania kaloryferu. Oto portret mojej pierwszej żony Melanii. Ty byłaś prawdziwym natchnieniem mojego życia, Melanio. Noszę cię w sercu bym zawsze. Nie zapomnę o tobie nigdy. Połączył nas cichy wieczór nad Wisłą i karuzela, a rozłączyła termodynamika i mineralogia. Poszło o to, kto ma nosić węgiel do piecyka. Ów piecyk, który w lecie w ramach estetyki umajaliśmy kwiatami. Tak, właśnie tu aktor powinien płakać w roli, ale kaszle, bo zimno. I przechodzi pod drugi portret. A ty, Hermenegildo? Wniosłaś w moje życie nie tylko adapter czeski marki Suprafon, który zresztą zaraz potem popsuł się w związku z myśliwym wsypaniem gorącej kaszy gryczanej do aparatury w ów fatalny piątek, ale również miłość do kolorowych firanek. Panie, to jest straszna składnia, no. Coś takiego puszczają w ogóle. I teraz ile razy widzę kolorowe firanki. Właśnie powinien płakać, ale kaszle jak wyżej, szczęka zębami i podchodzi do trzeciego portretu. To biedna Michalina. Autorka 44 niewydanych powieści. Wszystkie pieniądze poszły na atrament. A mimo to kochałem cię. A to nie odeszłeś za światy. Zaciera ręce z zimna, prawda? I rozgrzewa się po dorożkarsku, bijąc się po plecach ramionami. Nawet wczoraj śniłaś mi. Nie wie pan, ja nie mogę pracować. No mi jest zimno strasznie. Gdzie jest moja kołdra? Tutaj. Przepraszam bardzo, ale w takich warunkach to ja nie mogę pracować. No bo... Panie. Panie dyrektorze. Tak, słucham. Chodź pan na scenę. Na widowni nie ma już nikogo. Nie jest dobrze. Poza tym strasznie mi zimno. Co z tą komisją? Panie Turecki! No? Niech pan stanie przed teatrem i jakby ten samochód, to zaraz, natychmiast telefon z kasy do mnie. No co ja zobaczę? Taki śnieg. Jaki śnieg. Trzeba walczyć z przyrodą. Panie dyrektorze, patrz pan, no jak Boga kocham, faktycznie elegancko aktóweczki. Panie Turecki, pan skoczy po artystu, niech zobaczy na własne oczy. Dzień dobry. W imieniu dyrekcji i zespołu witam komisję. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzień dobry. Proszę bardzo, dzień dobry, proszę. Członkowie komisji mogą się teraz, prawda, empirycznie przekonać, że nasze pisma w sprawie niewłaściwego działania kaloryferów
nie były bezpodstawne. Przepraszam bardzo. Proszę, 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 bo niby kaloryfery są, a właściwie ich nie ma. Brak im tego, jakby tu powiedzieć, wydźwięku cieplnego, prawda? I przed chwilą właśnie musieliśmy przerwać przedstawienie. No cóż, celem wtedy ponownego zobrazowania sytuacji, ja pozwolę sobie z pamięci zacytować nasze ostatnie pisemko. Przepraszam bardzo. Na zdrowie, panie. Dziękuję. Jest tak, teatr miniatury, adres, data. Do Komisji Klimatyzacyjnej, Departament Instalacji Konkretnych w miejscu, przepraszam. W trosce o... To my już wiemy. Tak, właśnie. Walcząc z... Naturalnie. No właśnie, tak. A tu jest mój podpis i podpis pozostałych 44 dyrektorów oraz okrągła pieczątka tuszem lila. Czy pan nie wie, gdzie można dostać tusz lila? Bo była kiedyś taka piosenka. Ta nasza ach lila, majteczki ma lila. Ta ra ra ri, ra ra, ra 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 ri. Dobre, co? Ale to trochę w ramach pornografii. A pornografia, żebyście coś takiego... No tak, naturalnie, oczywiście, to zaraz proszę coś zagrać, a nasze panie pokażą striptease, prawda, albo coś w tym guście. Proszę, proszę, proszę. Mówiłam ci, kochana, że to jest parodia, nie teatr. Nie, no nic, czy ja dobrze słyszę? Pan wie, panie dyrektorze, że ja mam L4 z zaleceniem leżenia w łóżku? Że ja tu z łaski przychodzę? Żeby się ten teatr nie zawalił? Nie, 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 ja nie szantażuję, artystów się nie dostrzega. Ja w ramach pornografii to nawet, proszę pana, palta nie zdejmę, niestety. Ja też niestety! Pornografia jest jak księżyc. Człowiek patrzy i jest mu przyjemnie. Całkowite porozumienie twórcy z odbiorcą. Cały bydlak dla bydlaka. Obywatele, zajmijcie się kaloryferami. Panie dyrektorze, to ja mam grać czy nie grać? Nie mam pojęcia. Ja mam tego wszystkiego... Czas pędzi jak ten zając. Trzeba by się tym zająć. Lecz spokojnie, bez tremy, więc my się nie zajmiemy. Ganga, 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 ganga. Nasze cele nieduże, spokój w domu i w biurze. Życie to są problemy, więc my się nie zajmiemy. By coś zrobić, coś stworzyć, trzeba rękę przyłożyć. Lecz my się nie palemy, więc my się nie zajmiemy. Fanga, ganga, fanga. Przepraszam bardzo, szanowna komisjo. Przepraszam panów, w kwestii formalnej. Czy panowie na przykład nie widzą, że ja się kompletnie nie nadaję do grania w repertuaru, który zmuszony jestem grać tutaj ze względu na absencję kolegów z amplua, że tak powiem, komicznego. Ja jestem artysta par excellence dramatyczny. I tymczasem przez te idiotyczne kaloryfery stoję tutaj jak kretyn odziany w kołderkę i jestem psychicznie skończony. Czy pan jest to w stanie zrozumieć, urzędniku bez wyobraźni i świadomości? Zimna, które się tu rzeszy. To straszne. Strasznie zimne, nie mogę naprawdę. Mam oleś teraz. Czy pan czytał Faraona? Proszę. Przepraszam, to ma coś wspólnego z kaloryferami? Nie, nie ma nic wspólnego, ale człowiek siedzi w tej klimatyzacji kaloryfery
I kaloryfery, więc jak przyjdzie do takiego człowieka jak pan, który bierze czynny udział w kulturze, to chciałby trochę pogadać. Wczoraj na urodziny żona podarowała mi faraona. Ale niech pan sobie wyobrazi, mamy kotka, cały biały i ogonek biały i mordka biała, tylko na brzuszku, proszę pana, taka wielka czarna kropka. Bardzo śmieszna. Uch, tak. Otóż kotek przewrócił flaszkę z atramentem i zalał cały egzemplarz. Bardzo smutno. Tak. Czy pan lubi koty? Moim zdaniem kot jest egoista i fałszywy. Przepraszam. A ja? Rzeczywiście, tutaj wobec pana czuję się jak Wagner w pracowni Fausta. Można powiedzieć, sama wiedza i kultura. Tak, tak, tak. Przepraszam, panowie, a te kaloryfery? Tak, tak, a badamy, badamy. Pan będzie łaskaw, dyrektorze, przedstawić dokumentację retrospektywnie. Tak, to oczywiście, naturalnie. No zaraz. Ja tu... mam to wszystko... Przepraszam, panie Turecki, niech pan to zreferuje. Kaloryfery założone były w kwietniu. Kaloryfery wpuszczane w ścianę w ramach estetyki. No ale co z tego? Szwagier w kotłowni pali, a w teatrze zimno. Gdzieś to ciepło par excellence tu ucieka. No. Tak, więc nieoperatywność cieplnego wydźwięku. Gdzie kaloryfer? Tam. Zaraz to zbadamy. Proszę za mną. Proszę, proszę, proszę. Proszę, koledzy, proszę. Na razie tylko szkicowo wstępnie, albowiem jesteśmy strasznie zajęci. Tak. Proszę, gdzie to jest? Tu, gdzieś. Co to jest? Dziękuję. Tak. O, proszę. Bardzo dziwna sprawa. Gdzie kaloryfer? I dlaczego zimno w teatrze, a ciepło na ulicy? Kolego, ty masz kiedyś, co to znaczy? Musiała nastąpić omyłka na tle trudności obiektywnych. Ja przepraszam, ale to, przepraszam bardzo, czy pan jest dyrektorem tego teatru? Tak. Dzień dobry. Franciszek Balon. 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 Paszkiewicz. Ja się nazywam Franciszek, tak jak bohater tej... W tej sztuce obywatelki Anieli Męskiej. Przyjeżdżam z głębokiej prowincji. W większych ośrodkach bywam niezmiernie rzadko. Mm. Czy ten teatr został dawno zbudowany? Tak. Nie, przed paroma miesiącami. To bardzo ciekawy teatr. O, o, proszę. Czegoś podobnego jeszcze w życiu nie widziałem. Ja też. Ja się, proszę pana, wymarzłem i wyszedłem. Myślę sobie, zjem coś, na przykład gorący kokil z mózgu, ogrzeję się trochę i przyjdę. Jeszcze trochę posłucham sztuki. Ostatecznie można siedzieć w palcie, prawda? Chodzi przecież o sztukę. I proszę pana, zbliżam się do teatru i co widzę? Jak Boga kocham pierwszy raz w życiu. Kaloryfery. Wmontowane w mur. Na zewnątrz teatru. Na ulicy gorąco, że cytryny, laury mogłyby kwitnąć. A w teatrze oczywiście zimno. To też ja nieraz w wolnych chwilach się zastanawiałem, dlaczego ten dziadek, to ma u nas budkę z papierosami na rogu, tak się potwornie poci. Fatalna pomyłka w dokumentacji. Cały wydźwięk cieplny, zamiast ogrzewać widza i aktora, rozprasza się na ulicy. Nie, o nie, ja mam tego dotąd, dotąd masz. Nie, 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 to nie jest pomyłka, to jest genialny wynalazek. Mamy dość egotycznych kaloryferów, przy których grzeją sobie kupry ludzie, że tak powiemy, odcięci od życia, oderwani od rzeczywistości, a nieraz potajemnie pogrążeni w lekturze Oscara Wilda. Dzięki naszym kaloryferom zewnętrznym ciepło się upowszechnia, zespala z ulicą, ulica jest ciepła. I dzięki powyższemu nie może się już powtórzyć gwiazdkowy kawał z dziewczynką z zapałkami. Pa. Pa, pa. Ale co z kaloryferami? Kaloryfery to wcale nie kaloryfery. Tylko zagadnienie. A zagadnienie trzeba omówić, rozpracować i uzgodnić. Pa, pa. Pa, pa. Co będzie z kaloryferami? Pa. 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 Jesteśmy strasznie zajęci. Mam 20 zebrań, 18 konferencji i uroczyste posiedzenie sekcji kaloryferowej.
Obecność na sekcji obowiązkowa. Pa. Pa. Ale co będzie z kaloryferami? Papa! Pa! Pa! Jesteśmy strasznie zajęci! Pa, strasznie zajęci. Czy ja mam grać? Nie! Grać! Vaudeville sens taki objął i morał wykłada ten ci. Ludzie, którzy nic nie robią, są zwykle strasznie zajęci. Ludzie, którzy nic nie robią, są zwykle strasznie zajęci. I podobno w lecie ma być troszkę cieplej. Żegnam. Więc mam grać czy nie grać, bo już po to. Chyba grać. Proszę. Yeah!